znalazłem drugą korbę. Dobrze, użyj jej więc i otwórz nam drogę. Te kolumny opowiadają historię kompleksu. Przyjrzyj się im, zobacz jakie informacje możesz z nich wydobyć. Co teraz stanie się z Donem i miastem? Czym jest los jednego miasta, gdy cały świat jest zagrożony? Niech Don je bierze, nie obchodzi mnie to. Te fortece zbudowało wielu, ale rządzi nią tylko jeden. Ursegor, władca Saurian. Ursegor tu rządzi i wszyscy słuchają jego rozkazów. Władca Tytanów. A więc droga jest wolna. Tak, ale wróg nadal nie reaguje. Może to pułapka? Sprawdź przejście. Zobacz, co nas czeka. Wygląda na to, dotarliśmy tylko do zewnętrznych rubieży obronnych. Na to wygląda. Musimy znaleźć drogę dalej w głąb. Widzisz ten wielki most zwodzony? Spróbujesz tamtędy? Może istnieje jakiś sposób, by opuścić ten most? Jako że most stanowi część formacji obronnych, podejrzewam, że da się go opuścić tylko od wewnątrz. Szukaj słabych punktów w ich obronie. Dostań się do środka tak, byśmy mogli go opuścić. Reszta z nas przeszuka okolicę. Oczyścimy ją z tych jaszczurów. No nie wierzę. Jak się tu dostałeś? Saurianie mnie złapali. Wydaje mi się, jakbym tu tkwił już całą wieczność. Mnóstwo tu różnych korytarzy. Część z nich prowadzi pewnie na zewnątrz. Większość zaprowadzi się jednak prosto do Saurian. Jorgensen zna niektóre z nich. Jak mogę dostać się w głąb świątyni? Musisz iść przez most zwodzony. Ten, który zasłania tamten duży korytarz. Tylko, że... Tylko, że co? No, o ile wiem, ten most nigdy nie jest opuszczany. Nawet Saurianie go nie używają. Ale przecież musi być jakiś sposób, by się tam dostać. I pewnie jest. Mają tu parę map tego miejsca. Zdobądź jedną z nich, a znajdziesz drogę. Gdzie zdobędę taką mapę? Niedawno przechodziła tędy drużyna saurianskich myśliwych. Założę się, że mają ze sobą mapę. Dokąd poszli? Jeśli rzeczywiście są myśliwymi, to pewnie wyszli na zewnątrz. Idź na bagna i zapytaj o nich Jorgensena. Pewnie ich widział. Kto to jest ten Jorgensen? Kogo nie powinieneś raczej słuchać. To wszystko przez te grzybki, które ciągle wcina. Osobiście nie przepadam za grzybami. Zjesz nie tego, co trzeba, aby wrócić jej wnętrzności do góry nogami. Albo pójdziesz przez niego zatańczyć z chochlikami. Jorgensen długo nie pociągnie, jeśli nie zmieni wkrótce diety. Gdzie znajdę tego Jorgensena? Na bagnach. Idź ścieżką, przy której rosną duże grzyby. Tylko żadnego z nich nie zjedz, bo skończysz jak Jorgensen. Jesteś prawdziwy. Ciebie też złapali jaszczura ludzie, co? Chcesz trochę grzybków? Nie, dzięki. Zmienisz zdanie. Gdy posiedzisz tu parę lat, będą ci smakować tak słodko jak miód. Słodziutko jak miód. Dobrze się czujesz? Brent sądzi, że jestem szalony, a ja sądzę, że Brent jest szalony. Słyszałeś kiedyś zagadkę o kozłach? O tym, że jeden zawsze kłamie, a drugi zawsze mówi prawdę. Jeden mówi, że kłamie, a drugi, że to on kłamie, czy coś w tym stylu. A co, jeśli oba są szalone? Który by wtedy kłamał? To pyszny grzybek. Masz tu wiele kłamliwych kozłów. Roj się tu od jaszczurów, a ty mnie pytasz o kozły? Może jesteś szalony? Skąd się tu wziąłeś? Jaszczury wrzuciły mnie na wpół martwego do jaskini i zostawiłybym umarł, ale nie wiedziały o grzybach. Ocaliły mi życie, dały mi szczęście. Nigdy nie lekceważ grzybów. Odnajdują życie w śmierci, mogą rosnąć gdziekolwiek. Chciałbyś być grzybem? Chciałbym być grzybem. A ty czym chciałbyś tu być? Jaszczurem? Drzewem. Szukam bandy jaszczurów. Grzyby zjedzą jedno i drugie po śmierci. Siły łowieckie, co? Wiem, w którą stronę poszły. I?
A dlaczego miałbym ci mówić? Nie lubisz moich grzybów, więc nie lubisz mnie. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jaszczurem? Jaszczury nie lubią twoich grzybków. Ja nie lubię jaszczurów. Czyż to nie oznacza, że jestem po twojej stronie? Jasne, jasne. Idź w górę stromą, skalistą ścieżką, a potem przez wielką jaskinię. Jest tam dolina, przez którą przeszły. Szukają nowych ludzi, ludzi, których mogą zmusić do pracy. Powstrzymaj ich, uratuj ludzi, uratuj grzyby. Nie ma sprawy. Nie miałeś zatem wejść wraz z Inkwizytorem do wulkanu? Znalazłeś tam coś? Śledzę oddział jaszczuro ludzi. Poszli w kierunku szałasu myśliwych. Jeśli się pospieszy,